Cześć! Mamy już 7 dzień projektu Halloween. A projekt Halloween to 31 tutoriali i 31 charakteryzacji przez 31 dni października. Tutaj jeden na każdy dzień. Dzisiaj wskakuje jeden z moich ulubionych bohaterów komiksowych, czyli Wolverine w dwóch wersjach. Jeśli chcesz zobaczyć więcej charakteryzacji, subskrybuj mój kanał. A jeśli nie interesują Cię charakteryzacje, to i tak subskrybuj mój kanał. Na końcu każdego odcinka zobaczysz, jak się wydurniam. No to, moi drodzy, czas zmienić płeć, to znaczy malować. Bardzo głupie. Dzisiaj znów brwi nie zakrywamy, nie będzie nam to potrzebne. Z jednej strony lekko tylko rozjaśniam korektorem. Oczywiście z tej strony filmowej. Obie strony rozdzielam cienką, białą linią. Konturuję połowę twarzy bronzerem dość ostro i wyraźnie, żeby nabrała męskich rysów. Oczywiście chcę jak najbardziej upodobnić się do filmowej wersji Wolverina granej przez Hugh Jackmana. Zaznaczam jeszcze najważniejsze zmarszczki i nowy kształt nosa. Na cienki, skośny pędzelek nakładam jeszcze ciemniejszego cienia i pogłębiam najgłębsze zmarszczki. Muszę też oczywiście domalować typowo męskie, krzaczaste brwi. I czas oczywiście na brodę. Do tego używam specjalnej, takiej bardzo porowatej gąbeczki do zarostu i farby Diamond Effects w kolorze Black Skin. A na dół szczęki dodaję jeszcze trochę czarnego. Trójwymiarowości twarzy dodają oczywiście nie tylko cienie, ale również światła. W roli rozjaśniacza doskonale sprawdzi się, tak jak u mnie, bardzo jasny kamuflaż albo korektor. Ubrania oczywiście nie kupujemy, tylko malujemy. A po tej stronie będzie to brudny, przepocony podkoszulek filmowego Wolverina. Chociaż mięśni mi oczywiście nie brakuje zupełnie, to muszę je jeszcze podkreślić odpowiednim konturowaniem. Cieniem podkreślam jeszcze granicę między dwiema częściami. Kończę malowanie podkoszulka. I przechodzę do części komiksowej. Sugerując się rysunkiem z komiksu, zaznaczam najpierw wszystkie najważniejsze części. Każda z tych części będzie miała inny kolor, więc warto je sobie wcześniej naszkicować, żeby się w tym wszystkim nie pogubić. Część przy oku maluję farbą na biało, tylko linię wodną maluję białą kredką. Właściwie to nie wiem, czy w komiksie ta część jest czarna czy niebieska. W każdym razie na pewno występują tam te dwa kolory, więc chciałam oddać to jak najwierniej. I przechodzę właśnie do tych niebieskich refleksów. Na czarnej farbie z Diamond Effects można śmiało malować jaśniejszymi kolorami, o ile nie jest to bardzo duża powierzchnia, bo wtedy wiadomo, trochę farby się zbiera. No i nie jest to szczególnie wtedy wydajne. Dla podbicia refleksów świetlnych, gdzieniegdzie tylko jeszcze odrobina białego. Czas wykończyć wyszczerzone ząbki. I dodać kilka zmarszczek i oczywiście kilkudniowy zarost. Żeby ta część żółta też nabrała trochę trójwymiarowości, oczywiście sugerując się komiksem, dodaję jeszcze trochę pomarańczowego cienia. Ostatnie refleksy i nasze postaci są już gotowe. Jeszcze tylko założę jedną soczewkę do tej części komiksowej i voilà! Widzimy się jutro, kochani!
Działa! Działa! Cześć! Nie, głupie. Darujemy sobie to. Cześć. Cześć. Cześć.